W górach stołowych sezon turystyczny w pełni. Jedyne w Polsce góry płytowe zwiedza 350 tysięcy osób rocznie. Rezerwat Błędne Skały tylko dziś odwiedziło prawie 2 tysiące turystów. Maciej Maciejewski. Rezerwat Błędne Skały jest najchętniej zwiedzany przez turystów, ponieważ aż na sam wierzchołek można wjechać samochodem. Natomiast na najwyższy szczyt gór, szczelin jest wielki, trzeba wejść i pokonać ponad 700 stopni. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski. Głównie to teraz jest okres wycieczek szkolnych, czyli szkoły podstawowe, gimnazja. Wracamy wieczorem. Żeby co? No, żeby w niedzielę być na głosowaniu. Rozumiem. A skąd przyjechaliście? No, z Poznania. Także tu, 800 metrów nad poziomem morza, dotarła cywilizacja przez duże C. Dzięki dotacjom unijnym Park Narodowy przed wejściem na Błędne Skały zbudował okazałe, nieodpłatne sanitariaty. Wokół zrobiło się estetycznie. Niestety na terenie Błędnych Skał nie ma ujęć wody, dlatego wodę do toalet musieliśmy ciągnąć z Bukowiny. To jest około 100 metrów przewyższenia. Poniżej, w jedynym skansenie budowli sudeckich w Strążnej, nowością jest wiatrak przywieziony z Jabłowa w pobliżu Wałbrzycha. Pochodzi z końca XIX wieku, wtedy nie było jeszcze elektryczności. Wiatr poruszał śmigła. Śmigła kręciły duże koła zębate, które uruchamiały żarna. Żarna mieliły zboże na mąkę. W skansenie zgromadzono 9 starych obiektów, które przywieziono z różnych stron Sudetów i ocalono od zapomnienia. W dawnych chałupach jest sprzęt, którym posługiwali się kiedyś mieszkańcy. Piekliśmy chleb na starych piecach. Musieliśmy zboże w stodole. Było bardzo fajnie. Skansen jeszcze nie jest ukończony. W planach mamy przeniesienie kolejnych obiektów, pochodzących oczywiście z terenów Kudowy Zdroju i okolicznych wiosek. Skansen jest własnością gminy Kudowa Zdrój. W ciągu dnia deptak w niżej położonej Kudowy jest prawie pusty. Turyści zwiedzają atrakcje w okolicy, ale domy wczasowe są prawie pozajmowane. Jest dużo gości z Izraela, z Niemiec. Maciej Maciejewski, Kudowa Zdrój.